Hej, to Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli programu, do którego zazwyczaj zapraszam inspirujących gości, ale dzisiaj mam dla Was odcinek solowy i jest to wyjątkowy odcinek, ponieważ jest to swego rodzaju jubileusz. Ostatnio mówiłam o tym, że minęło 5 lat, odkąd pierwszy raz wrzuciłam film na YouTube. A. Tym razem mijają 3 lata. Odkąd przeszłam na dietę roślinną, odkąd rozpoczęłam swoją przygodę z weganizmem, i pomyślałam, że jest to dobry moment, żeby trochę powspominać i przypomnieć Wam, jak ta moja wegańska droga się zaczęła, i jak ona przebiegała. Co prawda, już na moim kanale pojawił się film o tym, jaka była moja wege historia, ale to było dwa lata temu. Od tego czasu minęły dwa lata. Uhu. Trochę matmy. Przez ten czas sporo się zmieniło i miałam okazję, żeby trochę zastanowić się nad tym, jak ta moja dieta ewoluowała, ale nie zapominajmy, że weganizm to nie tylko sposób odżywiania, wnika też on w inne dziedziny życia i u mnie to również nastąpiło w przeróżnych momentach mojego życia, nie wszystko naraz, i zajęło mi to wiele lat tak naprawdę, żeby dojść do tego miejsca, gdzie jestem teraz, a i tak mam wrażenie, że na tej drodze wegańskiej nie jestem nawet w połowie i jeszcze bardzo, bardzo wiele się zmieni i bardzo wiele da się zrobić. Ale nie chcę tutaj za bardzo się filozoficznie rozgadywać, pomyślałam, że najpierw pokrótce, ale wiecie jak to ze mną jest, pokrótce nie do końca idzie w parze z moimi Wypowiedziami, postaram się przybliżyć Wam moją historię. Tylko tym razem nie będę mówiła stricte o tym, co było po czym, tak jak ostatnio, tylko też um, zaznaczę, jak zmieniało się moje podejście do pewnych kwestii, tutaj trochę tajemniczo zabrzmiałam, ale w jaki sposób ja rozwijałam w sobie taką świadomość w zakresie tych innych dziedzin, które związane są z weganizmem. Tak jak mówiłam w filmie, także dla wszystkich, którzy znają ten film na pamięć, aczkolwiek wiem, że takiej osoby nie ma, dla osób, które znają moją historię, to się powtórzę. W roku 2015 byłam w klasie maturalnej, w drugiej połowie klasy maturalnej i wtedy tak naprawdę wszystko u mnie się zmieniło. Miałam zawczasu bliską koleżankę, która była weganką i muszę powiedzieć, że na pewno ona zaszczepiła we mnie tą ciekawość, jeżeli chodzi o dietę roślinną. Ja wielokrotnie to powtarzałam, że przez całe życie miałam jakichś znajomych, którzy byli wegetarianami. Miałam takie momenty, kiedy myślałam sobie o byciu wegetarianką. Zawsze darzyłam to osobie ogromnym szacunkiem, ale nigdy nie rozważałam wegetarianizmu, mówiąc o weganizmie, jako czegoś dla siebie. Wręcz raz miałam taki pomysł, żeby przyjść na wegetarianizm, bo moja przyjaciółka była wegetarianką i mama gotowała jej wegetariańsko. I pamiętam, poprosiłam moją mamę, żeby gotowała wegetariańsko. Bardzo się zdziwiła. Ja stwierdziłam, że no, skoro nie, to to nie. Czyli jakby ewidentnie nie byłam na to gotowa, bo każda wymówka była dobra, żeby jednak tego wyzwania nie podjąć. Ja zawsze wierzyłam w to, że na każdego przyjdzie lub nie czas i to trzeba w sobie jakoś przerobić, gdzieś tam to poczuć. U mnie było tak, że właśnie moja przyjaciółka była weganką i zaraziła mnie oglądaniem na YouTubie Essiny, Essiny O'Neill Australiki, która swego czasu była bardzo, bardzo, bardzo popularna jako weganka i potem zrobiła straszną, straszny teatr. Na punkcie wokół swojej osoby, ale to jest w ogóle nieistotne, bo to nawet nie było związane z weganizmem. Dzięki Esinie dowiedziałam się o słynnym wykładzie Garego Jurowskiego, czyli Best Speech You'll Ever Hear, i postanowiłam go obejrzeć. Pamiętam, były wtedy matury, jechałam sobie autobusem, było bardzo gorąco i włączyłam sobie ten wykład. Od razu przemówił mi do rozumu. I wtedy Gary powiedział, że częścią tego wykładu będzie film dokumentalny, który pokazuje straszne materiały, jak traktowane są zwierzęta w hodowlach. I ja wtedy pomyślałam sobie, nie, ja wiem, że jeżeli ja obejrzę ten film, to zmienię swoje życie, a teraz nie jestem gotowa. Więc teraz z perspektywy czasu też nie oceniam osób, które mówią mi to samo, że nie są gotowe, że to nie jest ten moment w ich życiu, bo tak jak mówię, na każdego przychodzi czas. I ja stwierdziłam, że będę niedługo w takim momencie, gdzie zdecyduję się obejrzeć ten film. Tak też się stało, ponieważ po maturze wyjechałam do Londynu do pracy zupełnie sama. Mieszkałam u znajomych moich rodziców i miałam bardzo dużo wolnego czasu. Co prawda, pracowałam, ale postanowiłam, że obejrzę ten wykład do końca czyli też obejrzę ten film dokumentalny. Obejrzałam go. I już nigdy nie wróciłam do dawnych nawyków. Moje poglądy zmieniły się o 180 stopni, i można powiedzieć, że z dnia na dzień przeszłam na weganizm. Przeszłam na weganizm jest tutaj troszeczkę nadużyciem, bo dużo czasu zajęło mi przejście na dietę roślinną. Na razie mówię, dla mnie weganizm wtedy to było po prostu jedzenie, już nie wchodziłam w te inne sfery życia. I na początku nie byłam. Zbyt wymagająca wobec siebie. Pracowałam w bardzo fajnej francuskiej kafejce, gdzie jadłam kanapki, które zawierały ser, czy czasami były jakieś resztki sera w sałatkach. Tak samo jadłam croissanty, w których też naturalnie był nabiał. I moja dieta opierała się o pesto, w którym też był ser. Więc ja mówię, że wtedy przyszłam na weganizm, ale dla mnie i tak sam fakt, że wykluczyłam Większość produktów, które jadłam na co dzień, było dużym krokiem i też nie boję się używać tego stwierdzenia, bo wiedziałam, że moim celem jest weganizm, dieta w pełni roślinna. Też, kiedy byłam w Londynie, moim celem było oszczędzanie i życie na budżecie, jak to się mówi. Dlatego na śniadanie zadałam sobie zazwyczaj słodką bułkę, właśnie jakąś croissantę czy inną bułkę, którą dostałam z nią niego w pracy i sobie ją podgrzewałam w mikrofali. Jeżeli miałam dzień wolny, to jadłam owsiankę, też bardzo tania sprawa. Na obiad prawie zawsze jadłam makaron e, zwykły, przedny, najtańszy z Lidla, e, z gotowym sosem pesto bazyliowym albo tym z suszonych pomidorów. I na kolacji zazwyczaj sobie dałam oba do kolacji, bo lunch jadłam w pracy, a pracowałam wtedy bardzo dużo. Na przekąskę zdarzało mi się zjeść jakieś owoce, albo właśnie jakąś inną bułkę, którą czy ciasto, które dostałam w pracy. Ale tak jak mówię, oszczędzałam i wybierałam te najprostsze rozwiązania. Ale nie był to dla mnie żaden problem. Po raz pierwszy wtedy mieszkałam sama i gotowałam sobie sama, ale w żaden sposób nie uważałam, żeby to było jakoś strasznie uciążliwe. Poradziłam sobie z tym. Może poszłam trochę na łatwiznę, ale nie było trudno. I też wtedy zainteresowałam się dietą roślinną w internecie. Oglądałam mnóstwo foodbooków i szukałam inspiracji. Także zaczęłam, pamiętam, też jeść dużo kuskusu, robiłam sobie domowe falafele i cała ta kwestia gotowania samemu, wymyślenia przepisów, bardzo mi się spodobała. Moja reakcja i moja postawa po przejściu na dietę roślinną była typowa, bo była to Absolutna frustracja, agresja i oświecenie w jednym. Ja miałam wrażenie, że otworzyłam oczy po raz pierwszy w życiu. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego wcześniej nie zmieniłam swojego sposobu odżywiania. Dzwoniłam do moich najbliższych, do moich rodziców, byłam na nich zdenerwowana, że oni mnie nie rozumieją, że dlaczego nie jedzą mięso. Przecież to nie ma najmniejszego sensu. I pamiętam, nie mogłam pojąć tego. Że, że oni nie myślą w ten sam sposób co ja, mimo że tak samo ja przez całe życie jadłam produkty zwierzęce i nie zdałam sobie tego pytania, i na mnie przyszedł czas, a na nich nie, więc trudno, żeby mnie nagle zrozumieli. I pamiętam, byłam wtedy naprawdę bardzo zła, rozżalona i nie mogłam pojąć, dlaczego świat jest taki. Ale co było bardzo piękne, to to, że mimo wszystko moi rodzice, którzy nie rozumieli tej zmiany, jaka we mnie zaszła, zaakceptowali ją. Wiedzieli, że jestem osobą odpowiedzialną i mi zaufali. Jak już troszeczkę się uspokoiłam, bo bardzo ich przeraziło to, że reagowałam tak agresywnie. Uznali to za niebezpieczny znak, ale kiedy już się uspokoiłam i wyjaśniłam im, jakie są moje motywy, podałam im fakty naukowe, że nie zrobię sobie krzywdy, oni bez problemu zaakceptowali mój wybór. Często pytacie się mnie o to, jak dotrzeć do swoich najbliższych, jak przekonać swoich rodziców. Zrobiłam o tym dwa filmy i zawsze mówię to samo: po prostu bądźcie spokojni i wyjaśnijcie. Co jest w waszej głowie, ale przede wszystkim poprzyjcie to badaniami, tak żeby wasi najbliżsi wiedzieli, że nie zrobicie sobie krzywdy i nie będziecie mieć niedoborów. Bo jeżeli dla osoby, która przez całe życie opiera swoje odżywianie o produkty zwierzęce, trudno się dziwić, że kiedy wy proponujecie coś zupełnie odwrotnego, te osoby martwią się, że będziecie chorzy. Tak, tak, tak działa natura ludzka. Następnie wróciłam z Londynu, pojechałam prosto do Chorwacji, gdzie pamiętam po raz ostatni w życiu zjadłam nabiał i była to jakaś resztka masła, na której usmażyliśmy jajecznicę. I teraz też kwestia, o której długo nie mówiłam, ale ja przez spokojnie rok od przejścia na ten mój weganizm, powiedzmy, zdarzało mi się, że jadłam jajka, ryby, owoce morza. I nigdy w życiu sam tego nie kupiła, nie zamówiła, nie przygotowała, ale w pewnych sytuacjach robiłam wyjątki. Też mieszkałam poza domem już od samego początku, stąd tych okazji było bardzo mało, ale tak też się zdarzało i początkowo za tymi rzeczami może i nawet tęskniłam. Zdecydowanie produktem, z którym było mi się najtrudniej pożegnać, były jajka. Stąd też może tak długo je jadłam, ale jajka, które jadłam, to były jajka, które były przywożone przez e, znajomych moich rodziców ze wsi, od rodziny tej osoby. Także to były jajka prosto od kury, która sobie latała i te jajka nie były w ogóle sprzedawane mm, komercyjnie, to było tylko dla najbliższych. E, no ale w przypadku ryb czy owoc owoców morza tutaj już nie ma żadnej wymówki, ale też wynikało to z tego, że po powrocie z Chorwacji pojechałam na swoje pierwsze wege wakacje do Francji. To była e, Bretania. I powiem Wam szczerze, że to było prawdziwe wyzwanie. Tak jak większość, ja wychodzę z założenia, że większość rejonów świata da się jakoś zweganizować, tak Bretania była koszmarem. Oni wszędzie dodawali masło. Jeżeli już coś było wegetariańskie, to nie było szansy, że było wegańskie. I pamiętam, jak rozpłakałam się w naleśnikarni, bo nie było absolutnie nic, co mogłam zamówić. Wiadomo, naleśniki zawierały jajka i nabiał, także. No, było to dosyć ciężkie, dlatego tam robiłam wyjątki i jadłam na przykład bulion z owoców morza, ale zazwyczaj kończyło się tak, że musieliśmy po prostu gotować sami, bo w moim przypadku absolutnie nie wchodziło w grę jedzenie na mieście. Następnie przyszedł pierwszy rok studiów i wyprowadziłam się do Edynburga, gdzie tak jak mówię, gotowałam sobie sama z moim ówczesnym chłopakiem. Mieliśmy, oboje byliśmy na diecie wegetariańsko-wegańskiej. Ja byłam weganką, więc było nam bardzo prosto, powiedziałabym. Nie było smaków, za którymi bym tęskniła, produktów, za którymi bym tęskniła. Bardzo często pytacie się mnie o to, jak ja sobie radziłam bez sera. Bardzo dużo z ma problem z serem. Nie miałam ani przez chwilę ochoty na ser ani przez chwilę, mimo, że spędziłam pół życia jedząc kanapki z masłem i serem. Czasami tylko, teraz uwaga między nami, czasami mi się tylko zdarzało, jak budziłam się po jakiejś imprezie na małym kacu, mieć ochotę na taką białą bułkę z masłem i serem, ale tak w życiu codziennym absolutnie nie brakowało mi, słuchajcie, niczego. A mój organizator mi podpowiadał, że jeżeli mam ochotę na coś mięsnego, znaczy, że mam za mało białka, wtedy jem coś bardzo fasolowego, albo... Tofnego, tofnego. Oczywiście wiem, że to słowo nie istnieje. I od razu mi przechodzi, ale nigdy z tego powodu nie cierpiałam. Tylko właśnie kwestia ryb i jajek, którą myślę, że po roku już całkowicie rozwiązałam. I też w trakcie pobytu w Edynburgu pojawił się kolejny wymiar mojego weganizmu, czyli postanowiłam obejrzeć wszystkie filmy dokumentalne. I w bardzo krótkim czasie obejrzałam Earthlings najpierw, następnie e, Cowspiracy, albo następnie Forks over Knives, i na końcu Cowspiracy, czyli trzy główne filmy dokumentalne wegańskie: ten etyczny, zdrowotny i środowiskowy. Chcę zrobić całą serię top o e, wegańskich e, filmach dokumentalnych, które należy obejrzeć, tam bardziej je omówię, dlatego teraz tak pokrótce. I wtedy. Wiedziałam, że chcę być naprawdę weganką. Zrozumiałam, co to znaczy weganizm i dlaczego ingeruje on w inne dziedziny życia również. Też w tym czasie, kiedy byłam w Edynburgu, zaczęłam się interesować popularnymi trendami w weganizmie, czyli high carb, low fat, czyli dieta wysokowęglowodanowa, niskotłuszczowa. I zaczęłam się interesować zdrowym odżywianiem, ale w tym nie do końca dobrym tego słowa znaczeniu. Um, Byłam absolutną przeciwniczką jedzenia pszenicy, właśnie olejów. Bardzo zainteresowała mnie kwestia jedzenia dużej ilości owoców i węglowodanów, czyli to troszkę poszło w tym skrajnym kierunku, co miało miejsce w bardzo, bardzo wielu przypadkach osób, które przeszły na weganizm w tamtym czasie. Kiedy wróciłam na wakacje na kilka miesięcy do domu, moja mama była na tyle kochana, że gotowała pode mnie, gotowała w większości roślinne. Potrawy, które jedliśmy wszyscy w czwórkę, no i sporadycznie robiła coś z mięsem czy z rybą dla pozostałych domowników, bo tak jak mówię, byłam jedyną weganką. Przez co też wtedy jeszcze nie odczuwałam aż takiego dużego zrozumienia, jeżeli chodzi o mój styl życia, ale na pewno był on w pełni wspierany, akceptowany i moja mama naprawdę stanęła na wysokości zadania i gotowała i gotuje od tego czasu naprawdę przepyszne rzeczy. Ja pamiętam, że w tamte wakacje jadłam strasznie dużo, bo. Wierzyłam w to, że na diecie roślinnej trzeba jeść dosyta w skali takiej ekstremalnej. Naprawdę ym, przesadzałam, po prostu się obżerałam. I uświadomiłam to sobie, jak pojechałam na Sycylię z moimi przyjaciółkami, gdzie zobaczyłam, jak kilka razy więcej jem niż one w ciągu dnia. I wtedy zapaliła mi się taka lampka, i to moje zainteresowanie. Zdrowym jedzeniem, trochę zaczęło być takie niebezpieczne, i to całe podejście do odżywiania bez pszenicy, bez oleju, zrobiło się nieco obsesyjne, gdzie właśnie nie mogłam patrzeć, jak moja mama wlewała oliwę czy olej, żeby smażyć cukinię, albo dawała więcej oliwy do sałaty. I pamiętam, nasiliło się to, kiedy byłam w Toskanii na wakacjach z rodzicami i wtedy też zaczęłam jakoś więcej ćwiczyć. Ale mówiąc o Toskanii, to byłam tam na wakacjach z rodzicami dwa lata z rzędu. I Toskania jest naprawdę świetnym miejscem, jeżeli chodzi o jedzenie wegańskie. O tyle, że oni nie używają prawie wcale nabiału. Dają w większości przypadków em, wszędzie oliwę. I naprawdę łatwo jest zamawiać w restauracjach, jeżeli się nie jest zbyt wymagającym, tak jak ja, bo mnie wystarczą pieczone ziemniaki, grillowane warzywa. Ale jeszcze przejdę do Toskanii, kiedy będę mówiła o kolejnym roku. Na drugim roku studiów byłam w Edynburgu i mieszkałam sama, mieszkałam ze współlokatorami i wtedy dostałam pracę w Hula Juice Bar, czyli w cudownym miejscu na starym mieście w Edynburgu, czyli w takiej zdrowej kafejce, która miała bardzo dużo wegańskich opcji i uwielbiałam tam pracować i uwielbiałam tam. Jeść, bardzo lubiłam gotować. Edynburg też jest moim zdaniem miejscem, gdzie łatwo być na diecie roślinnej, a um, jest sporo restauracji wegańskich, są one dosyć drogie, więc może nawet to dobrze, bo aż tak bardzo mnie nie, ku, nie kusiły, ale z drugiej strony miałam też pyszne jedzenie, właśnie w pracy, aczkolwiek um, czasami czułam się dziwnie. I pamiętam, że kiedy wróciłam do domu na święta Bożego Narodzenia, tak mi się wydaje, że to było mniej więcej wtedy, zrobiłam sobie testy na intolerancje pokarmowe, i okazało się, że najsilniej wyszedł mi owies, a owsianka była podstawą mojego żywienia od lat. Ale wtedy miało to dla mnie ogromny sens, ponieważ ja jadłam bardzo dużo granoli z owsem i owsianki w domu, i miałam takie problemy powiedzmy, trawienne i czułam się. Często tak ciężko, mimo że wydawało mi się, że prowadza bardzo zdrowy, higieniczny tryb życia. Także wycięłam owiec i naprawdę zauważyłam ogromną poprawę, jeżeli chodzi o to, jak czułam się ze swoim brzuchem. I wtedy, jak rzuszała mi ta pszenica, no to moja obsesja antypszenicowa weszła na wyższy poziom. Co też nie jest nigdy dobre, bo umówmy się, umiar, umiar moi drodzy, to nie jest tak, że mam alergię, to jest tylko nietolerancja. I wtedy właśnie kiedy byłam w domu na święta, dowiedziałam się też, że mój brat nie je mięsa. Powiedział mi, że nie je mięsa od tygodnia. Ja powiedziałam: "No fajnie Kuba, w ogóle nie podjęłam tematu, stwierdziłam, dobra. Zobaczymy co z tym będzie. Dla wszystkich wiadomości, oczywiście Kuba jest yy, wege już od praktycznie półtora roku, a ma teraz 16 lat, więc jestem z niego mega dumna, szczególnie że go w ogóle do tego nie zachęcałam. Na drugim roku studiów pojawił się też Kolejny etap mojego weganizmu, czyli kwestia kosmetyków cruelty free, czyli niedastowanych na zwierzętach i najchętniej wegańskich, czyli o wegańskim roślinnym składzie. Także to też była duża dla mnie zmiana i jak widzicie, przyszła ona tak naprawdę po latach. Na drugim roku studiów też dużo ćwiczyłam, chodziłam na siłownię i starałam się być w dobrej formie, i tak też było. W kolejne wakacje, czyli półtora roku temu, w wakacje, gdzie chodziłam na przykład na trampolinki. Pamiętam, byłam bardzo nastawiona na, na treningi i zmotywowana, także jestem, jestem z siebie dumna wtedy, bo teraz tej motywacji nie posiadam. Aczkolwiek też było mi dosyć ciężko. I właśnie w te wakacje wyjechałam po raz kolejny z rodzicami do Toskanii, i to był istny raj kulinarny wegański. Tak jak mówię, ja nie jestem zbyt wymagająca, więc dla mnie naprawdę zawsze w każdej restauracji mogłam wziąć po prostu warzywa grillowane i ziemniaki, i byłam przeszczęśliwa. Ale Toskania ma tak niesamowite specjały. Na przykład, żebym teraz czegoś nie pomyliła z Hiszpanią, bo właśnie coś mi się myśli kotują, ale. Z tego co pamiętam, dziecarzyca ze szpinakiem, choć to też jest w Madrycie, ale na pewno polenta z grzybami, wszelkiego rodzaju grillowane grzyby, kwiaty cukini w tempurze, tak w takim cieście, smażone w, w głębokim tłuszczu, zupa ribolita, czyli zupa z sałatą calvonero i z różnymi fasolami coś przepysznego jest to w ogóle oryginalnie też zupa chlebowa. Miałam też sałatkę faro, czyli sałatkę taką z m, pszenicy gotowanej, z, też z chlebem i z różnymi faro. Czy dobrze? Kurczę wiecie co. Mogłam się lepiej do tego przygotować, ale na pewno mają taką sałatkę chlebową. I dla mnie naprawdę Toskania to był raj. Oczywiście też zawsze można było wziąć pizzę marinare, czyli bez sera, albo na przykład wegetariana. Z warzywami, bo zazwyczaj we Włoszech są one grillowane też po prostu bez sera i naprawdę dużo lodziarni miało wegańskie opcje. Oprócz sorbetów, na przykład lody czekoladowe, gorzka czekolada są bardzo często wegańskie, także polecam Wam się dowiedzieć. Mniej więcej w tym czasie też postanowiłam, że skończę z moją olejową obsesją i zrozumiałam, że nie ma nic złego w olejach, tłuszcze są zdrowe i muszę przestać, bo to zaczyna iść w złą stronę. I w tym samym czasie zainteresowałam się kolejnym wymiarem weganizmu, chociaż nie do końca, bo chodzi tutaj o etyczną modę. Jeżeli chodzi o nienoszenie futer, to nie byłam nigdy zwolenniczką. Jeżeli chodzi o skórę, to w życiu nie kupiłabym nowej skóry od lat, ale... Od wakacji temat etycznej mody, tego skąd pochodzą moje ubrania, tego gdzie zostały uszyte, warunków w jakich pracują ludzie w fabrykach, to zaczęło naprawdę mieć dla mnie duże znaczenie i też przez to bardzo ułatwiłam sobie życie, bo pewne pokusy związane z zakupami przestały dla mnie mieć jakiekolwiek znaczenie. Oczywiście nadal zdarza mi się kupować rzeczy w sieciówkach ale od zeszłych wakacji naprawdę jest to bardzo, bardzo rzadkie zjawisko. I kolejnym etapem w moim życiu była przeprowadzka do Madrytu, gdzie gotowałam dla siebie i dla Julki, mojej przyjaciółki. I wtedy naprawdę pozbyłam się tej obsesji olejowej, czy też związanej z pszenicą, bo kiedy chodziłyśmy na miasto, to jadłyśmy sobie pizzę i zupełnie jakoś, Lekko mi się z tym żyło, było mi z tym naprawdę bardzo dobrze, po prostu umiar, umiar, umiar. Jeżeli chodzi o Madryt i weganizm, to powiedziałabym, że dla mnie, jako dla osoby, która już miała wprawę, było to bardzo przyjemne doświadczenie. Było dużo wegańskich knajp, trochę drogich, ale też ja gotowałam dużo w domu, może nie było aż takiej dostępności do produktów, a te bardziej specjalistyczne. Delikatesowe były nieco droższe, ale nie miało się z tym żadnego problemu. Jedyne co, to ludzie po prostu reagowali dziwnie, bo Hiszpanie młodzi naprawdę nie mogli zrozumieć, co ja jem, bo oni wszystko opierają o szynkę i tortilla de patatas, czyli omlet z ziemniakami. Także tutaj mieliśmy taki mały szok kulturowy. Ale oprócz tego naprawdę było bardzo w porządku. No a teraz mieszkam w Berlinie i wiadomo, jest to istny raj. Nie wiem, czy pierwsze jest LA, czy pierwszy jest Berlin, ale są to dwa top miasta, jeżeli chodzi o weganizm. Tutaj każdy sklep, każdy, każda restauracja na rogu ma pięć wegańskich opcji, do takich naprawdę wypasionych. Także tych pokus jest mnóstwo. I dla osoby, która lubi jeść na mieście, jest to idealne miejsce, ale też nie jest aż takie drogie, bym powiedziała. Oczywiście dostępność produktów w sklepach jest niesamowita i można dostać naprawdę wszystko, ale ja w większości gotuję sama, bo to bardzo lubię. I to właśnie tutaj w Berlinie zaczęłam się interesować kwestią środowiska, i to był mój najnowszy, to jest mój najnowszy etap, jeżeli chodzi o ten weganizm i to takie bardziej świadome życie. Plastik, butelki, kubki, słomki, ale też e, pogłębienie tej kwestii ubrań, i też tego, z jakich materiałów są nasze ubrania, i co się potem z tymi materiałami dzieje to są takie moje najnowsze odkrycia i tematy, które bardzo, bardzo mnie interesują. I tutaj, jakby, kończy się moja historia jeżeli chodzi o weganizm, bo reszta to jest teraźniejszość, to co jest na pewno ważne, to to, że ja regularnie raz na pół roku robię sobie badania krwi, które od samego początku wychodzą mi bardzo dobrze i wszystko mam w normie. Pamiętajcie o tym, żeby te badania robić i warto skonsultować się ze specjalistą, jeżeli chodzi o suplementy. Ja nie jestem w tej kwestii ekspertem, ale na pewno trzeba suplementować witaminę B12. I też warto zwrócić uwagę na witaminę D, jeżeli chodzi o inne suplementy, to już jest kwestia bardziej indywidualna, ale prawie w każdym przypadku B12 i D są niezbędne. Jeżeli chodzi o jakieś takie moje zasady w kwestii odżywiania, to w domu nie jem pszenicy, w domu nie smażę na głębokim tłuszczu i raczej daję mało oleju, bo wolę tahini, której używam do wszystkiego. W większości piekę albo gotuję. Mam swoje stałe rozwiązania i jestem nudna do potęgi dwusetnej, bo jeżeli mam na coś fazę, to jem to codziennie, aż mi się znudzi i po prostu zmieniam repertuar. Śmieję się, że go miała rodzinę i miałabym dzieci, miałabym teraz gotować, to po prostu nienawidziłoby mojej kuchni, bo by w kółko było to samo. Także na co dzień jem zdrowo u siebie, ale kiedy wychodzę na miasto, to szaleję. Zamawiam pizzę, zamawiam burgery, zamawiam frytki, czyli rzeczy smażone z glutenem. Czy z cukrem, jakieś um, lody, bo też w domu nie mam żadnych chipsów, ani chyba, że jakieś tam zdrowe chrupki, ani żadnych ciastek, bo po prostu lepiej mi jest z tym, jeżeli tych rzeczy nie jem. I wtedy też się bardziej docenia to, że możemy sobie na to pozwolić, kiedy wychodzimy na przykład ze znajomymi. Wtedy jest to bardziej wyjątkowe, tak mi się wydaje. Co też jest zabawne, nie staram się odtwarzać. Zazwyczaj smaków domu, bo lubię to, że z moim domem rodzinnym kojarzą mi się pewne potrawy i nie chcę sobie ich psuć, tylko wolę mieć swoje potrawy, a do domu wracać z tęsknią na tych smaków, które przygotowuje moja mama. Także ja jestem weganką od trzech lat, ale moja, moje przejście na dietę roślinną trwało tak naprawdę rok. I też chciałabym Was zostawić z taką myślą, że nie dajmy się zwariować, to jest proces. Czy tęskniłam za jakimiś produktami? Przez jakiś czas tak, i też przez jakiś czas sobie na nie pozwalałam, ale w tym momencie nie brakuje mi niczego, bo w dzisiejszych czasach mamy dostęp do tylu fantastycznych produktów. Jeżeli mam ochotę na burgera, który jest mięsny, to idę i jem najbardziej mięsnego, wegańskiego burgera, albo jeżeli cokolwiek innego. Chodzi mi po głowie i do restauracji zaspokajam tę potrzebę, ale na co dzień naprawdę te najprostsze rozwiązania są mi najbliższe. Nie mam w domu wegańskich mięs, nie mam w domu wegańskich serów ani jajek, tylko gotuję z produktów nieprzetworzonych, ale tak jak mówię, na mieście wtedy szaleję. I jeszcze raz to powiem dla wszystkich osób, którym przeszkadza to, że weganie chcą jeść mięsne rzeczy. Zrozumcie. Że ja na przykład nie jestem tą weganką, która przeszła na weganie, bo wcześniej była wegetarianką, bo całe życie ją mięso obrzydzało. Ja jadłam bardzo dużo mięsa, bardzo lubię smak mięsa, zawsze uwielbiałam mięsne rzeczy, dlatego nie widzę nic złego w tym, żeby odtwarzać te smaki, nie szkodząc naprawdę nikomu. Ja jestem weganką, tak jak mówię, od trzech lat. Planuję pozostać weganką na zawsze. Uważam, że jest to najlepszy sposób odżywiania dla mnie, najlepszy dla środowiska, najlepszy dla zwierząt ale każdy musi do tego dojść samemu lub znaleźć inny sposób życia, który im odpowiada. Dlatego ja nigdy nie staram się tego innym narzucać. Czy jest to najzdrowszy sposób odżywiania? Może być najzdrowszy. Czy można odżywiać się nieroślinnie i być równie zdrowym? Oczywiście, że tak. Ale pamiętajcie, że u mnie to wszystko wyszło z miłości do zwierząt, teraz doszły też kwestie zdrowia, środowiska. Ale nigdy nie zaczynałam od punktu, chcę być jak najzdrowsza, dlatego jem roślinnie, tylko chodziło o te kwestie etyczne. Jeżeli wytrwaliście do końca tej historii, to bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie jej. To było takie moje małe podsumowanie tego, jak ewoluował mój weganizm, gdzie byłam, jak mi się żyło w różnych miejscach i jak zmieniło się moje podejście do weganizmu, kiedy odkryłam kolejne jego ścieżki. Także napiszcie mi swoje historie. Jeżeli jesteście na diecie roślinnej, na diecie wegetariańskiej, albo byliście na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej, dajcie mi znać. To nie jest miejsce, gdzie oceniamy się nawzajem, tylko dzielimy się swoimi przeżyciami, swoimi wrażeniami. Napiszcie, dlaczego zmieniliście swoje nawyki żywieniowe lub dlaczego nie chcecie ich zmienić. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa waszych opowieści. Tak jak zawsze odsyłam Was. Na moją stronę karolina.sobańska.com, Tam zawsze pojawiają się posty związane z odcinkami, możecie słuchać podcastów na YouTubie, na Soundcloudzie i na iTunesie. Jeżeli słuchacie na iTunesie, pamiętajcie, że będzie mi zawsze bardzo miło, jeżeli dacie mi tam ocenę i napiszcie kilka słów recenzji, bo wtedy mój podcast jest częściej polecany innym i więcej osób może mieć dostęp do tych rozmów lub moich monologów. A jeżeli uważacie, że są one przyjemne, do słuchania, to czemu by nie podzielić się tym z innymi. Dziękuję Wam jeszcze raz za słuchanie i do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku. Pa pa!